No. Słuchajcie panowie, takie pytanie od razu. Pierwsze, wasza współpraca z Martyną na dłuższy okres, tylko na tą trasę koncertową? Zdecydowanie tylko na tą trasę. Dlatego, że mamy swoją robotę, gramy przede wszystkim w zespole WW. I to jest tak, że kiedyś Martyna poprosiła Wojtka, żeby nagrał z nią płytę kiedyś tam i tak dalej. I to później nagrywaliśmy następną kasetę, następną płytę, to już mnie zaprosili i tam jeszcze oprócz mnie był normalny skład, bas i jeszcze dodatkowy saksofon. Aleksander Korecki. Zapowiadaliście wydanie płyty WW na listopad, tak? Jeżeli się nie mylę. Znaczy właśnie cała rzecz polega na tym, że zaborczość Martyny jest tak wielka, że wtedy w tej chwili powinniśmy siedzieć i zgrywać naszą płytę, którą skończyliśmy nagrywać chyba z tydzień temu. No tak. Dawno temu, bo już tydzień chyba gramy. W listopadzie ona w składzie tradycyjnym, prawda? Skład niezmienny i pewnie się długo nie zmieni jeszcze. I to naprawdę dobra płyta, naprawdę. To tak można szczerze. Całkowicie akustyczna, znaczy elektryczne gitary, ale bez elektroniki, kwartet smyczkowy, bardzo dużo muzyki, dużo piosenek śmiesznych. Czy lubię, żeby tą płytę pomować na zachodzie? Czyli to skupiać się na rynku polskim? Znaczy akurat facet, który to robi, to ma takie pomysły. Natomiast wiesz, to są rozmowy takie, na przykład dostajemy więcej w ogóle wpływów tak zwanych tantiem autorskich, wielokrotnie więcej za odtwarzanie naszych rzeczy na zachodzie niż tutaj. Także one czy tak czy inaczej się promują, natomiast promocja w sensie tam nie wiem, MTV czy jakichś takich ekscesów przebojowych, no to nas jakby mało dość interesuje. Słuchaj, napisałeś 2 czy 3 teksty na płytę Janka Borsowicza. Powiedziałeś, tak, że nie chciałbyś więcej tego robić. Dlaczego? Ale ten nic nie miałem przeciwko Jankowi. Nie, to znaczy ja nie lubię w ogóle tekstów dla kogo innego pisać. Po prostu to są rzeczy dla mnie tak osobiste, że wie, że muszę się wtedy naginać do jakiejś innej osobowości. Janka za mało z nami, w sumie to taka sobie robota. W związku z tym, że zamierzamy także przyłączyć się do akcji Orkiestra Świątecznej Pomocy, chciałbym powiedzieć, skąd ten pomysł w ogóle, dlatego się pytam, ponieważ wy jakoś byliście jednymi z pierwszych, którzy ten pomysł podtrzymali, chwycili i to wy właściwie jesteście tą Orkiestrą Świątecznej Pomocy, tą pierwszą orkiestrą, do której się powoli dołączały wszystkie kapele w Polsce. Znaczy dokładnie to było tak, że pomysł się wziął z sąsiedztwa, znaczy wziął się stąd, że któregoś jak blisko mnie mieszka i któregoś nie wpadł z pomysłem takim, żeby zrobić coś, co rzeczywiście realnie będzie bezpośrednio przeznaczone na konkretny bardzo cel, ponieważ my zawsze unikaliśmy wszelkiego typu charytatywnych koncertów z powodów, których w tej chwili nie ma czasu na dłużej. Natomiast Jerzego znamy na tyle długo, że akcja wydawała nam się uczciwa i fajna. No i była propozycja, żeby nagrać taką muzykę, kasetę. Do tym, że to się nazywa Orkiestra Świątecznej Pomocy, to jakby już później padło, tak jak zwykle z Jerzym to tak procentowało powoli. I tak się zaczęła cała akcja, to znaczy jestem absolutnie przekonany i tego jest pewna gwarancja, że te pieniądze idą na pewien konkretny, określony cel i jest super, że kupę ludzi się do tego przyłączyło, że są to rzeczywiście konkretne. Już niedługo będzie podsumowanie, czyli finał imprezy, kiedy to będzie i gdzie? Nie mam zielonego pojęcia, wiesz, znaczy w tej chwili jesteśmy w takim kotle, jeśli chodzi o pracę, że z Jurkiem się widzieliśmy przypadkiem na koncercie zresztą też Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale nie było czasu rozmawiać o tym, jak tam się dowiedziałem zupełnie przypadkiem, że gdzieś taki finał ma nastąpić, ale nie znam żadnych szczegółów. Czy w zamierzeniach myśleliście, że ta akcja przyniesie tak wielki rezultat i będzie rzeczywiście tak bardzo nagłośniona, jak teraz? Znaczy znając Jurka, to byłem o tym przekonany, bo on lubi nagłośniać różne akcje. Mateusz, wszyscy młodzi muzycy sięgają, żeby grać w zespole rockowym, to trzeba sięgnąć po gitarę, czy to jest zawsze za perkusją. Jak tobie zachęcił młodych ludzi, żeby zaczęli w coś dmuchać? Też bym powiedział, żeby wzięli gitarę. A jak ty to chciałbym, nie, znaczy wiesz, no chciałbym strasznie grać na gitarze, ale niestety wszelkie instrumenty strunowe dla mnie były zawsze bardzo obce i bardzo daleko, także nigdy się z tym uprać nie mogłem. A jak zacząłem, ja po prostu kiedyś chodziłem do szkoły muzycznej, ponieważ mieliśmy taki zespół swój rodzinny, niedzielna szkółka i ze Stanisława. Janek, który gra też WW na basie, kiedyś przyniósł do domu gitary i od tego się zaczęło. No i ojciec, żeby a co z nami zrobić, no to posłał nas wszystkich do szkoły muzycznej. Chodziłem na piano, a później wziąłem saksofon. No wy jakiej muzyki słuchacie, przychodzicie do domu? Zakładacie kapcie? Czy jakby ci to powiedzieć, dawno nie byliśmy w domu i kapci to już też bardzo dawno nie założyliśmy. A w sumie, wiesz, znaczy uwaga, Nusrat Ali Khan na przykład.
pan Nusrat Ali Khan. To jest, znaczy mało bigbitowej muzyki. Nusrat Ali Khan, Bajkonte. Nusrat to jest Pakistan. To jest dokładnie Pakistan. To jest Afryka. Raczej te rejony nazwy. Troszkę jesteśmy przemęczeni takimi rzeczami, które się wycerokowe wykonują. Co nie zmienia faktu, że Prince'a wszystkie rzeczy z racji, z tej racji, że jest to nie genialny po prostu człowiek i... To jest kontrowersyjne. Niektórzy muzycy wasze zdaniem przepadają, a drodzy wręcz nienawidzą. To problem tych muzyków. To jest człowiek genialny po prostu. Oczywiście tam, tak jak to z muzyką amerykańską, to wszystko jest na pograniczu dobrego smaku. Czasami ten smak jest przegięty. W sensie muzycznym mówię, bo jego jakby imię to jest kompletnie inna powieść. No. Ty jako gitarzysta, jak oceniasz takich facetów, jak się tych wymiataczy, Joe Satriani, Steve Vai? Nie, to w ogóle czym cię zaskakują, czy już się zdarzyło coś nowego, czy to jest... Niczym, to znaczy wiesz, to jest... Im szybciej, tym lepiej. To z jednej strony, akurat niedawno oglądałem tam jakąś taką akcję w Sewilli, gdzie wszyscy wymiatacze grali. Znaczy ja myślę, że tam sensownym facetem rzeczywiście to jest Van Halen. Czy sam tapping, wiesz, sam tapping to taka ta technika istniała już dawno, natomiast... Mnie po prostu ta rzecz nie interesuje, chociaż to są pewnie świetni zawodowcy, natomiast to kiepsko działuje bardzo, bo słyszę mnóstwo bardzo młodych gitarzystów, którzy poza tym wymiataniem i taką pewnego rodzaju grepserką, bo to się opiera na pewnych takich bardzo prostych zagraniach, starają się zastąpić całe inne rzeczy. A mimo wszystko jednak, wiesz, bardziej legendarnym gitarzystą zostanie Stevie Ray Vaughan czy tam Hendrix, bo to był ton, to były brzmienia po prostu. A Pat McCartney? Mniej to kręci. Mnie to metenie akurat, no niektóre to za ładne to dla mnie metenie.